Cześć kochani. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z filmem, o którym mnie parę razy prosiliście, żebym zrobiła taki top 10 najlepszych albo najgorszych produktów. Jakoś mi tak zawsze nie było po drodze, bo albo jeden taki super produkt, albo dwa to chyba był max. A dzisiaj przychodzę do Was, nazbierałam tych produktów i to tak się złożyło, że nie musiałam zbierać, wiecie, z całego miesiąca. Że w dłuższym okresie czasu, tylko po prostu zużyłam i te produkty podbiły moje serducho. Te produkty, czy z górnej półki, ja wiem, takie przeciętnej. I do tych produktów zawsze wrócę. I zaczynamy. Jeszcze Was przepraszam najmocniej, jakąś dziwną grypę, alergię, nie wiem co to jest, mam. Kokolino, jajeczne. Jeszcze tu specjalnie zostawiłam taką resztkę. Ona się wydaje bardzo płynna, wiecie? Ale to, jak powiedzieć, no wiadomo, z lat dzieciństwa kokolino było gęstsze jak inne płyny do płukania, które były bezpośrednio sprowadzane z Niemiec albo z innych krajów. I one nie były u nas rozlewane w Polsce. No nie oszukujmy się, teraz są. No i tak wyglądają, że są po prostu rozwodnione. Ale nadal kokolino podbiło moje serducho. Bardzo ładnie pachnie, bardzo delikatnie pachnie. Wystarczy 1/3 nawet nakrętki na całą pralkę. 3,5 kg do 4,5 kg. Nie przedobrzajmy z płynem, ponieważ potem ubrania są takie, wiecie, efekt odwrotny. Ubrania są takie tępe w dotyku, jakby się kleiły. No po co? Kokolino jest rewelacyjne i naprawdę wystarczy 3/4 nakrętki na pranie. Wyśmienity zapach. Czy się utrzymujący na ubraniach? Do następnego prania. Oczywiście, że tak. No oczywiście jesteśmy na tak. Mr. Prop. Rewelacyjny. Też z lat mojego dzieciństwa. O, może tak. Z lat mojego dzieciństwa była jakaś seria, ja nie pamiętam, czy to był akurat taki do płytek, a ja to używam akurat do podłogi, więc, bo wszędzie mam płytki na podłodze. Nie pamiętam, czy właśnie to, czy w tej właśnie serii sprzed lat to był ten produkt. On chyba był taki uniwersalny bardziej z tego, co mi się kojarzy. To do płytek chyba też. Wrócę do niego. Rewelacyjny zapach. Bardzo długo się otrzymuje w pomieszczeniu, czy otwartym, czy zamkniętym. W sensie chodzi o okna, wietrzenie po umyciu podłogi, żeby szybciej przeschła. Bardzo wydajny. Tu jest napisane, że to są 2 litry. Może i są. Chodzi o nakrętkę. Tu było napisane, że 2 nakrętki. Dwie nakrętki na 5 litrów wody. Ja nie dawałam na 5 litrów wody dwie nakrętki. Więcej tam było litrów wody. Około 80, może nawet mam taką wielką miskę po prostu, w której moczę mopa. I dwie nakrętki zdecydowanie wystarczały. Ja go naprawdę po zakupieniu zaczęłam używać i używam 2 razy w tygodniu myję podłogę. Także no, jest mega wydajne. Zawsze do niego wrócę. Zaraz chyba też wejdę w internet i sobie po prostu te produkty zamówię. Oprócz jednego, bo to nie z internetu. WC Kaczka. Jeden z lepszych no, płynów do czyszczenia toalet. Słuchajcie, ta główka, no, ten nozownik WC Kaczka, jakby nie było, wyśmienicie dostaje się do tych tam głębin, odmętów toalety. Czyści, naprawdę bardzo ładnie pachnie. Ja zostawiam na 10 minut i spłukuję delikatnie. Przecieram szczotką do toalet, spłukuję potem intensywnie drugim razem. Błysk, naprawdę moja bogata w kamień woda zostaje, inaczej naloty z mojej kamiennej wody zostają całkowicie usunięte. Polecam. Przynoszę Wam też płatki. Ja ich jeszcze nie skończyłam, ale stwierdziłam, że muszę się nimi pochwalić. Ja na miary tak, w którymś filmiku po prostu i pod którymś moim komentarzem też napisała Makija, pozdrawiam Cię cieplutko kochana, o tych wielkich płatkach. Ja nie wiem, czy to akurat miała na myśli tej konkretnej firmy i czy takiej wielkości płatki, czy to były kwadratowe, czy prostokątne. Ja sobie je zamówiłam w internecie i słuchajcie, ja do zmywania makijażu
nocnego, wieczornego, potrzebuję z tych okrągłych 8 takich płatków, 8 sztuk, tak, 8 sztuk, bo 4 do namoczenia i zmycia, a potem jeszcze 4, żeby ten resztek makijażu, tą resztę makijażu po prostu zniwelować na twarzy. Słuchajcie, do wieczornego makijażu, zmycia wieczornego makijażu wystarczą mi 2 takie płatki, a słuchajcie, przyniosłam specjalnie ze 2 kółka, 2 okrąglaczki, żeby pokazać Wam jak, czyli jeszcze jeden by się jakby przedzielił na pół, to 3 mieszczą się w takim prostokąciaku, czyli 6, czyli tak jesteśmy do przodu. Naprawdę, czy one są bardziej grubsze? No może są troszkę grubsze, mogę Wam pokazać, może i tak. Ale to też chyba zależy też od tych okrąglaczków, z jakiej firmy kupimy. W każdym bądź razie na pewno się opłaca i na pewno myślę, że wrócę do nich. Jeszcze mam całą paczkę niezaczętą, całkiem nowiutką, bo dostałam je w gratisie, jak pamiętacie. No i końcówkę tej jednej. Także jeszcze długo, długo, długo zanim zużyję, ale na pewno do tych prostokąciaków wrócę. Słuchajcie, przyniosłam nowość. Zaskoczeni. Myślę, że już przy filmiku przy holu byliście zaskoczeni, że zmieniłam chusteczki. Tak, na wypróbowanie były po 2,99, 72 sztuki. I słuchajcie, no co mogę powiedzieć, te są akurat z aloesem, jeszcze męczę, nie męczę, nie, są rewelacyjne. Tamte nie pamiętam, z alantoliną czy lantoliną, już nie pamiętam co tam jest napisane. Pachną rewelacyjnie, nie uczulają i co ważne, one są nasączone, ale nie kapie z nich. No i ten piękny zapach, naprawdę, no polecam. Ciekawe, czy dzieciątka nie są na nie uczulone. Na przykład moja Julka jest uczulona na Haggisy i na wszelkiego rodzaju kosmetyki, no i chusteczki też. Także no nie wiem, czy akurat wasze dzieci nie będą uczulone. No i do zmywania makijażu nie próbowałam, bo tak ładnie pachniały, że szkoda mi było ich użyć. Ale faktycznie coś w nich takiego jest, że na pewno do nich wrócę. Wiecie, wczoraj byłam w sklepie, tam gdzie je kupowałam, w osiedlowym sklepiku. Niestety już ich nie ma. Nie było ich zbyt dużo, jak ja je kupowałam, te 2 paczuszki, ale już ich nie ma. Czy się sprawdziły u większości osób? Myślę, że tak. U mnie na pewno. I ostatni produkt to są ściereczki. Pamiętacie, zamówiłam sobie kiedyś kilka różnych ściereczek z różnych materiałów, z różnych firm, do różnych rzeczy czyszczenia. I słuchajcie, myślałam, że to będzie bubel totalny, ponieważ te ściereczki z Wiledy, one są z takiego materiału jak papier, to znaczy mi się wydawało, że jak papier, że jak ja to pociągnę, przedrę, 2 razy namoczę, to po prostu to się rozejdzie. Nie, ja przy Was przepraszam, że ona jest brudna, no ale one są w całkowitym zużyciu. Ja zużyłam, były jeszcze, jaką miałam, różową, pomarańczową i seledynową chyba, 5 chyba ich było. To już tamte tak naprawdę do cna zużyte i już się nie nadawały do wyprania. Te są prane w pralce w ogóle, tak pragnę Wam nadmienić tylko. Więc naprawdę rewelacyjne, na mokro, na sucho, do polerowania, do wytarcia ram okiennych, do wszystkiego. Też zamawiam ponownie i też Wam polecam. Rewelacja. Nie podaję Wam cen, bo nie pamiętam, ale jeżeli mnie śledzicie, to ja zawsze jak kupuję, to raczej podaję, staram się przynajmniej podawać ceny, za jakie kupiłam. I co? Na dzień dzisiejszy to wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę, choć filmik przypomina nie top ten, bo jest tylko 1, 2, 3, 4, 5, 6 produktów, no ale zawsze to top i zawsze na tak. Żadnego mubla, żadnego przeciętniaka, wszystko jest spoko i... O Jezu, tylko ostrości nie ma. Tak, wszystko jest spoko i na pewno naprawdę polecam Wam na wypróbowanie. U mnie one się sprawdziły rewelacyjnie i zawsze do nich wrócę. Także co, ja Was cieplutko żegnam i do jutra, do usłyszenia, pa, pa.